się w mojej następnej recenzji. Lego City to jest misja na Marsie. Patrzcie, jak fajnie to jest opakowane. Patrzcie, są zdjęcia właśnie z tej misji. Super pudełko. No i jakie tu są pokoje, ile ma centymetrów. Patrzcie, tutaj mamy dodatkowo jeszcze jakieś małe pojazdy. Zobaczymy, co będzie. Ciekawe, ile tam będzie woreczków. Ale fajne naklejki. No. Patrzcie, jakie fajne naklejki. Myślałam, że to będą nadruki, ale jednak to są naklejki. Dobra. Są dwie instrukcje, no to zobaczymy, jak to się prezentuje po zbudowaniu. Raczej trzy. Ale malutka instrukcja, nie ma mniejszej. O, nie ma mniejszej, naprawdę. Patrzcie, jaka mała. W różnicy z tym jest malutka. Trzy worki, będzie trochę składania. Do zobaczenia w recenzji. Tak wygląda po zbudowaniu rakieta Lego City inspirowana NASA wyprawa na Marsa. Patrzcie, jakie to fajne. Najpierw omawiamy dodatki. Patrzcie na ten łazik. On miał z gumki ten chwytak, aby lepiej mógł chwytać. Patrzcie, czy mi się to uda chwycić. Patrzcie, mamy tu aż dwie takie skałki i to fajnie je chwyta. Dobra, odstawię to. I tutaj mamy taki inny, mniejszy pojazd z mniejszej ilości elementów, który jest chyba na trzecim miejscu. Nie ma nic do omawiania, ani nic się nie rusza oprócz otwieranych drzwiczków. Nie ma żadnych bardzo przydatnych elementów oprócz tych takich, no wiecie, takich bardziej unikatowych. A ten jest ruszający się. Patrzcie, rusza mu się śmigiełko. Rusza mu się to, te płozy do lądowania. Takie fajne, z takiej kierownicy do motorów. Tak, tak jest to zrobione. Trochę fajniej. Ten zestaw jest od 5 lat. Dlatego tu są te wszystkie rzeczy łatwiejsze. I w tym łaziku jest też taki plusik, że to ma obrót o 360 stopni. Teraz omawiamy rakietę. Witajcie. Ta rakieta jest bardzo duża. Ma bardzo dużo centymetrów, jak widzieliście na unboxingu. Wcześniej, kiedy otwierałam pudełko. W tej rakiecie są bardzo fajne pokoiki. Kilka jest tam nadruków. Zobaczymy, musimy tam się dostać do środka. Patrzcie, to jest tak łatwo rozsuwane. Nie ma ściągającego się dachu. Patrzcie, jak to się fajnie prezentuje. I wreszcie minifigurka astronautka. Pokażę wam to, kiedy będę omawiała minifigurki. Ale to jest takie tu są fajne nadruki, patrzcie, to są nadruki, one są takie trochę błyszczące, to są nadruki, naprawdę, to są nadruki, patrzcie, ile jest tutaj detali i patrzcie, te silniczki się kręcą, to jeszcze szybciutko. Bardzo. To jest naklejka. Wszystko, co będzie tutaj krzyższe bardziej, to będą naklejki. Teraz omówimy drugi pokój. To jest właśnie kabina tej rakiety. Chcecie zobaczyć?
Otwieramy, dostajemy się tam w środka. Trochę trudno to. O, już mamy. Bardzo fajne. Tu są nadruki w tej kabinie. Zamkniemy ten drugi pokój. Jakiś fajny niebieski fotelik. Niektóre to są przydatne elementy. I bardzo dużo tu jest takich białych kratek i takich białych bardziej haczyków. Jak wam wcześniej mówiłam, jeden z tych astronautów to tak naprawdę astronautka. Patrzcie na to. Tak wygląda pani astronautka. To już mój drugi film z NASA. To jest tylko inspirowana, ja miałam takie prawdziwe NASA. No te kobiety z NASA. Zachęcam was do obejrzenia tego filmu. Subskrybujcie mój kanał. Ocena zestawu. Jest tutaj kilka minusów, więc ocena zestawu będzie 9 na 10. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!